No i poszło. W kurnym prawym rogu Piotr Spirit Walukiewicz, który bardzo wcześnie wysyła SCV już na mapę. A w drugim narożniku bardzo niebezpieczny zawodnik Skillos. Nikita Gurewicz, zawodnik Team Liquid, jeden z lepszych protosów aktualnie w Europie. No Nikita będzie się musiał na eBay bloka bronić z tego co widzimy. Ale on też wcześniej wysyła probę, więc możliwe, że będzie wiedział, co się dzieje. Dzisiaj byłem u arabskiego fryzjera, ostrzegł mnie na Arasza typowego. Siema Engry, witam mocno, pozdro Konrad. Jestem ciekaw, co to jest za fryz właśnie. Aż sobie wpiszę w Google, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Momencik. No nie, chyba fota będzie potrzebna, ale taka familijna oczywiście Engry, jeżeli masz. Albo jakiś przykład z Google'a. Też familijny. Dobra, eBay postawiony. Tutaj jak widzimy proba lata, STV-ka lata, wszystko lata. Ta muzyka nie pasuje klimatem do SC2. Znaczy, jeżeli macie jakąś muzykę, która jest jednocześnie oczywiście royalty free, która uważacie, że tutaj mogłaby pasować, która byłaby fajna, którą sami też lubicie, to śmiało możecie pisać do mnie linki tutaj na Discordzie, na Privie, na maila. No tylko to musi być właśnie royalty free. Nie możemy czego chcemy tutaj aktualnie puszczać, a przynajmniej nie ryzykujemy aktualnie takich rzeczy. Probka przyjechała, oczywiście wymusił pozycję taką tego Nexusa Spirit. Więc troszeczkę pod dyktando Polaka ten początek. No Spirit to w ogóle jest ciekawy gracz, więc fajnie, że jeszcze w tym turnieju oczywiście go mamy. Fajny, bo lubi grać takie właśnie nietypowe i bardzo takie aktywne, agresywne właśnie zagrywki już od samego startu mapy. No i na przykład tutaj, zamiast ekspansji, to taka jedna bazówka wjeżdża, czyli fabryka, starport, wszystko cały czas na jednej bazie i będzie go męczyć zapewne z użyciem min z niewidzialnością. Już za chwilę zobaczymy armory w budowie, tak sądzę. No tylko to wszystko będzie jednak pod okiem Skillosa. Zobaczył chyba teraz dwie miny wychodzące z fabryki, bo taki akurat mu się trafił taki timing, że powinien to zobaczyć. O, wow! Wyklęty górnik. Chyba skitrany na szafie. Dziękuję bardzo, co ogarniemy w przerwie tutaj. Co się dzieje? Dziękuję bardzo. Tymczasem armory zagrana. No i teraz wszystko zgrane w czasie i przestrzeni tak, aby mieć jak najwięcej min. Jak też ten o tyle, ile trzeba medivaków, żeby te miny wrzucać do rywala. No i albo wejdzie, albo nie wejdzie. Plus jest taki, że Skillos nawet nie zaczął jeszcze budowy Robo Facility, o teraz dokładnie wystartowała ta budowla. Nie ma też Forge'a, więc gdy miny odpalą, gdy uderzą... O, tu jeszcze jedną na piechotę wysłał Spirit. To jest fajna zagrywka, bo teraz pewnie cała uwaga Skillosa zaabsorbowana przez te miny, a ta jedna cichaczem, pyk. No. 5, dobra. No i 6 probek, plus jeszcze prawie że gwarancja tego, że te miny ponownie odpalą. O, Spirit nawet zapakował dwie miny. Jedną zostawił, tu kolejny medivac. No i tak w tych wszystkich kombinacjach, uwierzcie mi, że bardzo niełatwo się połapać z perspektywy Protosa. Niby wszystko widzisz, niby wszystko wiesz, ale tu jakieś przetasowanie, tam jakieś przejście i nagle już ty nie wiesz, co się dzieje. Jedno jest pewne, te miny ponownie odpalą. O, to jest piękna sprawa. Tutaj się to po prostu genialnie chyba musi zakończyć. Ajajaj, trochę więcej. Myślałem, że uda się, ale i tak. Oj, tu jeszcze kolejne miny i tutaj przerzucił Spirit. O, jeszcze jedna mina jest, ale nie, Skillos też to zauważył. Ale się męczy, niesamowicie się męczy. Tutaj jakaś mina w ogóle chyba próbowała na piechotę przejść. Tutaj jeszcze jakieś wykopuje i część zostawia. Część wykopuje, część przekopuje. No jak tu żyć, jak grać tym Protosem? Niewidzialne miny. Wow. 17 probek. Co jest w ogóle piękne, to, że właśnie tak przestawia, rusza cały czas tymi minami i koncepcjami Spirit i wlatuje też kolejnymi. No i klasa. Ciekawe, czy rzuci skana, żeby wykryć obserwera. On jednak stoi na razie za daleko. Bardzo mądre przestawienie miny, chociaż... A jednak! Proby zdążyły. Gdyby nie było... O, wow. I tutaj też. Gdyby nie było obserwera, możliwe, że ta mina tutaj by zdołała się zakopać i odpalić, ale jak jest obserwer, to po prostu mogły cały czas atakować probki. No... 28.
28 probek za 7 min, 2 mediwaki i jeszcze jeden mediwak z 3 minami jest bardzo dobrze wypozycjonowany. Wiadomo, że ma słabą trochę ekonomię Polak, no ale ma 31 SCV do 21 probek, więc no lekko mówiąc jest świetnie. Jest kapitalnie. No i let's go. O, jaki skok te grysi. No ale... jak widać, nie jest to jakoś spektakularnie dobre, jeżeli chodzi o skillousa. Miny po raz kolejny zostały tutaj zrzucone, jakieś 3 proby padły do kolejnej bazy. Też widzę, że miny przekopa polski zawodnik, może uda się? Ło, jeszcze w proby walnęły te miny? Okej, to było aż dziwne, że to się udało. No ale tym lepiej dla Piotra. 15 probek ma skillous. No i widać, że jego atak nie zakończył się zwycięstwem, więc no tak w sumie to już nie ma czego tutaj szukać chyba tak do końca. Te stalkery są pobijane, więc nawet Siege w trybie złożonym może to odpędzić, chyba nawet może jeden by wystarczył, chociaż no nie można też lekceważyć kontroli skillousa, bo ranne stalkery można podnosić do Warprisma. Także oczywiście wszystkim, co ma Spirit, powinien się bronić i do skutku. No tutaj Siege Mode na bank będzie, skillous ryzykuje. Ale widać, jak to się skończy. I tak w miarę dobrą obroną polskiego zawodnika. Zaraz z fabryki wyjedzie kolejny Siege Tank. Jak widać, no nie lekceważy tego zagrożenia Spirit. Wyciąga SCV. Nie robi tego byle jak. Raven wylatuje na mapę. Na minimapie widzę, że jest Medivac, ale on już min w sobie nie ma. Może ma mało probek w wydobyciu skillos. Ma 18, no to jest tyle co nic. Ale trochę mikruje, trochę tańczy. No i w sumie z powrotem tylko jeden Siege Tank polskiego zawodnika. Rozstawia go. No, trzeba jeszcze trochę popracować. To nie jest tak, że za darmo zwycięstwo. Co z tego, że przewaga duża, jak jeszcze właśnie na te stalkery trzeba odpowiedzieć. No i potraci na pewno SCV Polak. Kurczę, ten Siege Tank jest do wzięcia, jeżeli się zblinkuje ofensywnie skillos. No musi chyba... O! Dobra, nie, dobra, spokojnie, bo jest dużo, całkiem dużo marinów, więc nie można się tak łatwo zblinkować tego Siege Tanka. Na szczęście za dużo marinów. No i teraz jeszcze marudery, niebawem steampack. No i teraz prawdopodobnie ostateczna, kluczowa batalia. No, powinien celować w jednego stalkera tymi marinami Spirit. Częściowo tak było, częściowo nie bardzo. No ale dobra, tutaj też będzie ok. SCV mogą się przytulić, no i pozostaną tutaj dwa, może trzy stalkery. Jest ok, jest bardzo ok. Może obronił to gorzej niż powinien. No ale Protosa i tak nadal jest za mało. GG! Bardzo ładna robota Piotra, w bardzo jego stylu to wszystko zagrał. GG! Lecimy, druga mapa, Spirit kontra Skillous. Skillous wysyła znowu do całkiem wcześnie probkę na zwiat, tak jak to normalnie jest przekazane Protosem na Terana. Tutaj można Cybercora do barykady postawić. Jak się udało, wesele. No, bardzo, bardzo fajnie, dobrze się bawiłem. Bardzo kulturalnie. Było fajne wesele pod tym kątem, że taki był to zbiorowy wysiłek. Jedna osoba ogarnęła tort, inna nagłośnienie, inna była troszeczkę tak jakby wodzirejem, ale nie też w pełni. Inna jakaś zrobiła, załóżmy, serwetki, jeszcze inna tam jakaś grupa znajomych zrobiła jakieś tam inne atrakcje. No i tak każdy, to z 50 różnych osób współtworzyło to wesele, więc na swój sposób fajne pod tym kątem na przykład było. Zacna sprawa. Cybercore zagrany w tym miejscu. Command Center. No i powoli, jak widać, to się będzie rozkręcać. Asymilator zagrany przez Skillousa. Build absolutnie standardowy, bez zeloty. No a Spirit taki trochę tajemniczy, bo znowu nie wiadomo do końca, co on robi. A nie, sorry, jednak Skillous widział drugą bazę. No to bardzo bezpieczne w sumie otwarcie Spirita. Command Center po naturalu.
Aha, dobra, ja chyba nie załapałem tego z tym fila. Pilot? Moment. Ja chyba nie załapałem tego wyklętego górnika. Mam wrażenie, że coś nie zaklikałem. Tego już nie skojarzyłem. Dobra, my tu gadu-gada, oczywiście Spirit jeszcze z adeptką się nie rozprawił, zaraz się rozprawi. Armory zagrana. Tutaj, jak widzimy, Orbital wylądował. No, takie tam małe, bardziej sprawdzanie w sumie, co robi rywal, niż jakieś atakowanie. Tutaj widzimy, że Skilos popełnił lekki błąd, czyli wysłał za wcześnie te dwie proby do asymilatora, kiedy jeszcze mogły zbierać minerały i wszystko by było właśnie ładnie, optymalnie. On trochę tak po prostu, no, czas tych robotników nie był wykorzystany jak trzeba. Aha, dobra, o Boże, no bo dzisiaj jest, aha, dzisiaj jest 11 września, dobra. Jezuniu. Skitrany. O nie, nie połączyłem zupełnie. Nie połączyłem. Komplet. Jezuniu. Co za zwyrol. I 22. Aha, no dobra, dobra, dobra. Na patencie. Dobra, już wiem, o co chodzi z tym pilotem. Zbyt niewinny umysł, no. Dobra, co my tu mamy? Wychodzi na mapę Spirit. A to jest Torrasz! Ja z tego całego zakręcenia nie zauważyłem, że w sumie on już budował Tora chwilę temu. No to pięknie, to olinujemy Protosa, który zagrał Stargate'a. Torem, czyli to jest scenariusz taki, no, teoretycznie idealny dla Piotra. Zobaczymy tylko, czy uda się wygrać. Jeszcze nie ma Immortala, jeszcze nie ma baterii i chyba na razie nie będzie, chociaż zaczął jej budowę daleko z tyłu drugiej bazy Skilos. Oho, no dobra, Medivaca nie da się uratować. Thor naparza tym atakiem punktowym, co ciekawe, Feniksy. O, jakby Pylona zniszczył, to by było absolutnie gigantyczne i chyba się uda. Thor do samego końca atakuje tę strukturę. Immortal nie wyjdzie, Warpgate nie jest zdolny do pracy. No i teraz SCV wtulają się w Thora. Naprawiają go, on w zasadzie nieśmiertelny, niezatapialny. No, ale proby też atakują w sumie, może nie tak mocarnie, nie tak mocno tego Tora. Jest kolejny zapasowy pylon przy Robo Facility, no i niestety, ale z Immortalem już trochę bardziej realna wydaje się defensywa protoskiego zawodnika. Niestety, ale chyba Spirit przecenił szansę tej zagrywki. Nie jest ona tak mocna, nie jest tak silna. No, Torrasz nie jest zbyt potężnym zagraniem ogólnie. Tor dobrze wygląda. Ale no sam w pojedynkę w tak wczesnym etapie gry nie jest tak groźny. GG, mamy 1-1. No to lecimy. Punkt dla obu zawodników. Szybko jakoś nie wyszło to zagranie z Torem. Spirit na niebiesko, Skilos na czerwono. Mapa gry zwan sporawa. No i być może tutaj właśnie zobaczymy taki bardziej klasyczny scenariusz. Zwycięzca tego meczu zagra już w półfinale, bo to jest ćwierćfinał. No i w półfinale ogromna szansa, że to będzie oczywiście Max Pax, który idzie dumnie. Jeszcze Wayne'a musi pokonać. No, Wayne też ma szansę z Max Paxem, tak sądzę. Ale Max Pax na pewno ma większe szanse. O, i też już widzę, że Raynor pokonał Speciala. Co ciekawe, Raynor chyba musiał grać... Było chyba nawet pisane na czacie, że chyba Protosem spróbuje na Speciala. Nie mam pewności, jak to tam było, czy jednak skusił się na Zerga, jak to było. On, pewnie ktoś streamował to spotkanie. No i co ciekawe, w dolnym półfinale gra Raynor z Klemem. Nie wiem, czy Raynor wybrał właśnie Zerga, czy dalej ciśnie Protosem. Raynor jest do wszystkiego zdolny. No, na pewno TVT nie gra z Klemem, bo to już by było chyba zupełnie bez sensu. Jezuniu, teraz tak do mnie powoli dochodzi ten żart z tym Władcą Pierścieni Dwie Wieże. Jezuniu, jak wolno, ja mam tak po prostu czytam tak bez...
bez ładunku emocjonalnego, tak zwyczajnie, neutralnie. Dopiero teraz weszło wszystko. Pięknie. Myślę, że po poprzedniej mapie jedno jest pewne, Spirit nie powinien grać więcej Torraszy, przynajmniej w tym meczu, może... No chociaż kiedyś się mu zdarzało nawet na bardzo ważnych, dużych turniejach właśnie grać Torrasza. Czasami nawet tam jakaś była nadzieja, że to się uda, ale no zagranie fajnie wygląda niż działa. Tyle bym powiedział o Torraszach. Bo zazwyczaj to się naprawdę broni prawie że byle czym i robotników też wyciągamy i nawet w sumie bateria nie była gotowa, jeszcze była inwestycja w trzecią bazę i pomimo tych wszystkich rzeczy to... działa to tak jak trzeba. To defensywa Protossa, a zagrywka Terrana nie bardzo. Dobra, Phoenix oczywiście wlatuje. No to jest taki bardziej zwiadowca niż jednostka, która może cokolwiek zrobić. No i w sumie dowiedział się Skillo z czegoś arcyważnego, że gra na trzy szybkie bazy. Myślę, że to jest w ogóle idealna kontra na taktykę Protossa. To przez historia i doświadczenie pokazuje nam, że właśnie trzy orbitale są doskonałe na otwarcia stargate'owe, zwłaszcza takie, gdzie Protoss dłużej zostaje na dwóch bazach, a tutaj dokładnie taki przypadek mamy, czyli jest też Robo Facility, nawet dwa gazy jeszcze i dopiero... Znaczy łącznie 4 asymilatory Protossa, czyli 4 gazy i dopiero Nexus, więc teoretycznie po tych otwarciach, jeżeli oczywiście nic dziwnego się nie stanie, to Spirit powinien mieć prowadzenie z samego wyboru swojego otwarcia. Oho, temat na P, nie idźmy w tę stronę. No spokojnie, na początek to nie ma bana, chyba że ktoś bardzo, bardzo jest nieustępliwy. Na tarczywej. Ale jakby co można na Discordzie, jest tam kanał od tego. Ale tutaj lepiej nie. Robobay zagrany przez Killosa. Ojojoj, no nie, no dobra, już myślałem, że coś się dziwnego stało z grą i przypadkiem Siege tak jest zablokowany między bunkrem a Supply Depotem. Było w sumie dziwne. Na szczęście takie błędy się w StarCraftie praktycznie nie zdarzają, bo gra została pod tym względem dość dobrze dopracowana. To jest Starport, bardzo późny Starport. Ale w sumie musiał dość właśnie późno zagrać Spirit, bo były duże inwestycje w inne rzeczy, żeby Feniksy może nie stanowiły tak dużego zagrożenia. Czy nieważne, czy by zrobił dwa Wikingi, czy dwa Mediwaki, one by za bardzo na Feniksy nie pomogły. Oho, no ale naprawiajmy tego tanka. Tak jest, dobra naprawa. Dobrze, bardzo ważne. O, jeszcze Feniksa zniszczył, super. Dobrze. Tutaj się Skillo troszeczkę pomylił. Chociaż to też trzeba powiedzieć, że te SCV na przykład przez chwilę nie pracowały. Dobra, 4 Nexusy. Ej, on cały czas jest na 4 Warp Gate'ach jedynie, więc jakby Spirit wjechał jakimś super timingiem za chwilę, to... Pytanie, czy taki w ogóle timing tutaj da się zrobić. Może z Combat Shieldem, z Concussy w Shells jeszcze najlepiej jakby było plus 1 do ataku, ale on... No nie zaczął jeszcze tego opracowywać, więc będzie ciężko.
No, prawie tak jest. Fenix złapany. Troszeczkę obija. Kręcą się skany. Analizuje Spirit, czy może podejść, czy nie może. No to jest oczywiście dość trudna decyzja, bo albo stracimy dużą część jednostek, albo nie stracimy, a może jednak zapewnimy sobie spore prowadzenie. No i tutaj taki potencjał właśnie znalazł Spirit. Protoss zupełnie o tym nie wiedział. Teraz też jest często chwila na to, żeby podjechać, bo jest absorbowany obroną w tej lokalizacji Skiros. Tylko że no raczej nie można wlecieć do pierwszej bazy Protossa, bo właśnie Feniksy tego pilnują. Dobra. O, jak podjechał! Jak odważnie! O, to jest świetne, bo teraz Kolosa atakują Sicztanka! One zupełnie nic nie robiły piechocie. No i klasa. Bardzo ładnie, panie Piotr, no ale zaopatrzenie Skilosa nadal bardzo duże. Przyzwał teraz niemało zelotów. Kolejny atak na Nexus. Tutaj, jak widać, z tymi zelotami, no świetnie mikruje Spirit, ale niestety nie jest to aż taka banalna batalia. Dużo produkcji miał Skilos chwilę temu, no. Zadziwiająco dużo. Spirit cały czas robi wojsko. Tak jakbyś po prostu atakować muszę, bo się uduszę. Ciężki temat. Dobra, tutaj jak widzimy, myśli nad zniszczeniem jednego z Feniksów. Co się dalej dzieje? Jednak drop do pierwszej bazy, bo Feniksy wyleciały daleko na mapę i Spirit zauważył słusznie potencjał do ataku. No i nawet Warp Prisma może zniszczy, czy nie? Nie, niestety. Wielka szkoda, ale się nie udało. Chyba teraz poleci w kierunku tego Warp Prisma. No bo może akurat zacznie go omyłkowo z kilo zawracać, ale tak się nie stało. No nic, niby dobrze, bo rozwalił Nexusa, ale zaopatrzenie nadal takie niepewne. No i co gorsze, właśnie o ulepszeniach kompletnie zapomniał Spirit, więc dziwnie, jak na niego to dziwnie słabo rozegrał te pierwsze 10 minut gry. Tak widać, że chciał coś troszeczkę innego zrobić, znaczy chciał szybciej wygrać Spirit, może tak. Chodziło o to, żeby wygrać, no ale jak nie poszło, to gramy dalej. Nie wygląda to tak źle. Ale najbardziej boli w braku lepszeń, tak sądzę na razie. Nie no, Skilos nie może tutaj wchodzić, przynajmniej no nie tym, co tutaj ma, ale do pierwszej bazy Piotra właśnie coś wskoczyło, coś wleciało. On dość późno też zauważył i dość późno reaguje. Ale ostatecznie obrona nie jest taka fatalna. Szczęście CV to na pewno nie jest dramat, więcej były warte te zeloty i dlatego też część z nich stara się ratować Skilos. Dziewięć Feniksów. Potężny limit polskiego zawodnika. Tutaj niestety kontra. Ale jak ładnie tego osty z przodu ustawiony, żeby rzucić MP. Fantastycznie, no ale niestety jest też super bateria, którą miejmy nadzieję, że szybko Spirit rozwali, zanim ona zregeneruje osłony. O, dobrze, dobrze, szybko. I sprawnie przechodzi Spirit do rzeczy. No niestety tego teraz ekonomia właśnie naszego zawodnika trochę taka mała. 42 CV ma w tej chwili. Już tylko 40. Mam wrażenie, że musi zrobić jeszcze więcej, przynajmniej kolejnego Nexusa rozwalić. Fajnie, bo ten Archon chyba zostanie, tak jest, zabrany. Używa Disruptora Skilos, ale tak źle, że nawet nie trzeba było Steampaka odpalać, żeby się uratować.
najbliżej, dalej, dalej. Tutaj miejmy nadzieję, że pochopnie zaryzykuje walkę z Kilos. No i właśnie, zaczyna się za nią zabierać, podnosi Siege tanki. Spirit nie wiem czemu tak wolno te Feniksy niszczy. Ale może w końcu się uda. Przewaga w ulepszeniach po stronie Protosa, ale masa zdecydowanie po stronie Polaka. Świetnie zniszczony Disruptor. Teraz zająć się trzeba zelotami, świetne salwy. Ładnie poatakował, no ale jednak z pewnym respektem wobec tych kolosów zachowuje się Spirit. Dobrze, bo Nexus na pewno zostanie zniszczony, byleby ten Disruptor właśnie kolejny nie zagroził. Okej, podnosi do Medivaca część jednostek Polak. Tutaj jak widać nie ma Nexusa. Czy wie o tym Nexusie w tym miejscu? No właśnie, nie wie, ale może się domyślać. Ważne, żeby Spirit dalej się odradzał. Dalej robił SCV, a widać, że są spore przestoje w tym aspekcie. Może nawet tym orbitalem już mógłby przelecieć. No grajmy, grajmy dalej. I też ulepszenia by się przydały. Widać, że zaniedbał ten aspekt dość mocno Polak. No trzeba bardzo uważać. Oj, teraz ciekawe zachowanie Spirita. Spróbuje zdesantować się do pierwszej bazy. Bardzo dużo jednostek ma do tego celu. Okej, no zobaczymy. Albo się uda, albo się nie uda. Tutaj jak widzimy, kolejny kontratak sprawia pewne trudności. No ale też niełatwo będzie zaatakować w to miejsce Skillosowi. Szkoda, że dwóch tanków tutaj więcej nie ma w tej ofensywie. Okej, ładnie. Disruptory nawet zniszczyły jakieś te zeloty. Siege tanki niestety szybko poczyszczone. No i chyba ewakuacja jest potrzebna, ale naprawdę kosztownie dla Skillosa się to też wszystko zakończyło. Od razu uciekała w kierunku tych dwóch tanków po lewej stronie Spirit. Może nawet warto przerzucić tutaj jednostki, żeby byle Warpism tego nie rozwalił. Okej, 100 limitu kontra 100 limitu. Żyjemy. Trochę wolno cofa SCV z powrotem do tej trzeciej bazy. Jakiś Viking lata. No, teraz już Spirit wie o tej bazie. Widział Pylona i Asymilator. No, są momenty... O, świetnie. Warpism zniszczony. Są momenty. Teraz chcę chyba polecieć do pierwszej bazy, ale niestety jak jest Blink, to może go gonić z Kilos i trzeba dlatego raczej polecieć w lewą stronę, bo w prawo pewnie byłyby straty za duże. No jak równy z równym cały czas. Trochę niefajnie w ulepszeniach, no bo w ogóle nad tym nie pracuje Spirit, ale na szczęście z Kilos też nie robi kolejnych, a może powinien właśnie. Ale to jest temat rzeka, to jest dylemat. Na czym się teraz skupić najbardziej by było warto. Ej, z Kilos po prostu będzie atakował chyba. No, to jest ciekawe. Świetny skan polskiego zawodnika. No i teraz już widać, że robi dużą flankę na w zasadzie niechronione przez nic kolosy. Parę jednostek wystarczy. Świetnie, bo z tej lewej strony też całkiem dobrze się wymienił Piotr. No i teraz tylko jeden kolos. Czy go gonimy, czy go nie gonimy? Wydaje się, że bez maruderów trochę ciężki taki pościg. Nice. Bardzo ładnie, panie Spirit. Ładnie, ładnie. 10-11 CV za 7 probek. Jak widzimy, też kolejne jednostki padają. Tu jakieś zeloty z kolei. No i walczymy. Ohoho, no kurczę, jak tak agresywnie bardzo sensownie wydaje się, że wjechał Skillos, ale na szczęście świetnie MP zadziałały. Wszystko poszło, myślę, że po myśli Spirita. Wiadomo, że stracił tanki, musiał się troszeczkę wycofać, ale ogólnie wymienił się lepiej. No i teraz marudery z przodu razem z ghostami, Mariny troszeczkę z tyłu. Przewaga liczebna cały czas tu, gdzie być powinna. No i chyba zbliża się do szczęśliwego zakończenia. Może walczyć Spirit. O, teraz fajnie wypozycjonował też Wikingi, żeby Archon nie mógł ich atakować. Kurczę, trochę biją te jednostki Protosa, ale na szczęście Spirit już się ładnie odgrywa. O, jeszcze miny w te kolosy oraz Wikingi. Nice, super, dobra. Piotr to wyciągnął, ale nie było łatwo, nie było lekko. Droga była wyboista. GG.
Ten z Ergim Reynor Teranem, tam się dzieją, widzę, ciekawe rzeczy. Myślę, że Reynor wygra, jak będą zmieniać rasy na inne takie pojedynki. No i Spirit za momencik zagra na Max Paxa i to jest jeszcze cięższy Protoss na jego drodze, ale fajnie, że znowu udało się Spiritowi zrobić półfinał. Dobra robota. Zaraz półfinał, no i potem finał. GG. Good job, Spirit. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Doskonale, dobra. You don't wanna fuck with me.